zawsze wprowadzenie czy też dopuszczenie do obrotu marihuany było poprzedzone jednak bardzo dużą dyskusją. Proszę pamiętać, no że ta dyskusja właśnie chcę to powiedzieć, że jesteśmy gotowi do wywołania takiej dyskusji. Jesteśmy gotowi do tego. Tak, jesteśmy do tego gotowi. Chcemy o tym rozmawiać z ekspertami. Chcemy jasno rozdzielić problem marihuany leczniczej od tak zwanej rekreacyjnej. No tak, z leczniczą to w ogóle jakaś obsesja się zrobiła, bo przecież ale też już narkotyków jako inaczej. Lekarstw używa się od bardzo dawna, prawda? Ale właśnie nowa ustawa, panie redaktorze, doprowadziła do takiej sytuacji, że w tej chwili te wszystkie preparaty oleiste, te wyciągi roślinne będą mogły być produktami leczniczymi. Oczywiście one muszą przejść cały proces rejestracji, jak każdy lek. Ale to nowa ustawa już dopuściła, a o tym nie mówimy, dlatego chcę podkreślić, że jeżeli ktoś chce wprowadzić do obrotu na nasz rynek takie leki, to jeżeli przejdzie cały proces, jest to możliwe. No tak, ja rozumiem, że jest też możliwe na zasadach europejskich, prawda, rejestracji europejskiej, one są, byle ta obsesja u nas osłabła. Ale obsesja jest dlatego, że my mamy brak wiedzy. My musimy podnosić świadomość. My nie możemy się bać rozmawiać na te tematy.